W tym odcinku będzie nas zajmować elastyczność popytu. Elastyczność. Elastyczność popytu. Elastyczność popytu jest miarą tego, jak wielkość popytu zmienia się w efekcie zmiany ceny. Jak zmiana ceny wpływa na wielkość popytu. Jak zmiana ceny. Zmiana ceny. Zmiana ceny wpływa. Wpływa na. Tu ostrożnie. Na wielkość popytu. Popyt to cała ta krzywa, a wielkość popytu to konkretna ilość. A więc wielkość popytu. My ekonomiści definiujemy ją następująco. Nie jestem ekonomistą, tylko udaję. Ekonomiści definiują ją jako zmianę procentową. Jako zmianę procentową zmianę procentową wielkości popytu dzieloną przez zmianę procentową ceny. Używają procentów zamiast po prostu podzielić różnicę wielkości przez różnicę cen, ponieważ bez procentów otrzymuje się wynik zależny od stosowanych jednostek i od okresu. Na przykład czy jest to zmiana w godzinę, tydzień czy rok. Wyszłyby różne wartości Natomiast używając procentów uzyskujemy wynik bezwymiarowy, bo procent to zmiana danej wartości, dzielona przez tę wartość. A podczas dzielenia jednostki się skracają. Dlaczego nazwano to elastycznością? Myślę, że zrozumiecie. Ja uważam, że nazwano to elastycznością, bo kojarzy się z czymś rozciągliwym np. z gumką, która, gdy się ją pociągnie załóżmy, że. Ta pętelka jest nieelastyczna. Nieelastyczna. Jeśli się ją pociągnie, podda się tylko trochę. Stawi opór i nie wydłuży się znacznie. Natomiast elastyczna gumka tego nie da się bardzo rozciągnąć. A coś elastycznego przy użyciu tej samej siły da się rozciągnąć bardzo. Ta pętelka jest elastyczna. Ta jest elastyczna. Właściwie to nie wiem, czy ta analogia ma sens dla ceny i popytu. Popyt jest elastyczny. Napiszmy. Elastyczny. Elastyczny. Napiszmy. Bardzo elastyczny. Jest bardzo elastyczny, jeśli określona zmiana ceny. Określona zmiana ceny powoduje, zwłaszcza w przypadku procentów, o czym zaraz powiem. Jeśli określona procentowa zmiana ceny powoduje dużą procentową zmianę popytu. Dla danej procentowej zmiany zmiany P następuje duża procentowa zmiana zmiana Q. To jest duża elastyczność. Można by uznać, że P to siła, zaś Q określa, jak bardzo jak bardzo da się rozciągnąć naszą gumkę. Dlatego nazywamy taki popyt. Elastycznym. Popyt jest bardzo nieelastyczny, bardzo nieelastyczny. Jeśli określona procentowa zmiana p powoduje małą małą procentową zmianę q, tak jak pętelka. Jeśli używając pewnej siły nie da się jej rozciągnąć, to jest nieelastyczna, a jeśli się da, jest Elastyczna. Tak samo jest z ceną i wielkością popytu. Jeśli przy pewnej procentowej zmianie ceny procentowa zmiana wielkości popytu jest duża, to popyt jest elastyczny, a jeśli mała, jest nieelastyczny. Skoro już to wiemy, spróbujmy policzyć elastyczność dla kilku odcinków tej oto krzywej popytu. To nam utrwali podstawy, tym bardziej, że istnieją pewne Pewne powiedzmy rozbieżności w sposobie obliczania procentowych zmian ceny i wielkości. Chcemy otrzymać tę samą liczbę przy dodatniej zmianie ceny i przy ujemnej zmianie ceny czyli przy wzroście i przy spadku. Pozwólcie, że zrobię trochę miejsca, żebyśmy mieli gdzie liczyć. To wszystko za chwilę powtórzymy. Potrzebuję miejsca do pisania. Usunę to i to. Mam zamiar obliczyć elastyczność popytu dla kilku odcinków tej oto krzywej popytu. Najpierw zajmiemy się zmianą od punktu A do punktu B. Piszę tu kolejną kolumnę. Elastyczność popytu. Jedną kolumnę z elastycznością popytu zapiszę to jako duże E z indeksem D. I drugą z wartością bezwzględną, bo czasem warto znać pełną wartość liczby, żeby wiedzieć, czy jest ujemna, a czasem wystarcza wartość bez znaku. Później zobaczymy, co z nich obu wynika. Załóżmy zatem, że cena spada z pozycji A na pozycję B. Od punktu A do punktu B. Mamy zmianę ceny o minus 1 dolara i mamy zmianę wielkości. O plus 2 dolary. Przepraszam. I mamy zmianę wielkości popytu o plus 2 burgery na godzinę. Jaka tu jest elastyczność popytu? Napiszę to tym samym kolorem co A. Elastyczność popytu. Pamiętajmy, to procentowa zmiana wielkości popytu. Procentowa zmiana wielkości popytu. Napiszmy to. Procentowa zmiana wielkości popytu dzielona przez procentową zmianę zmianę ceny. Czyli ile wynosi procentowa zmiana wielkości popytu. Jest równa różnicy wielkości popytu podzielonej przez wielkość wyjściową. Różnica wielkości wynosi 2. Piszemy więc 2 dzielone przez. Muszę tu coś wyjaśnić. Zrobimy to trochę nietypowo, bo chodzi mi o to, by uzyskać taką samą elastyczność popytu w obie strony. Od A do B i od B do A. Uzyskamy jednakową elastyczność popytu wzdłuż całego tego fragmentu krzywej. Zamiast dzielić różnicę wielkości przez wielkość wyjściową, zamierzam podzielić różnicę wielkości przez średnią arytmetyczną z obu krańcowych wielkości. To tak zwana metoda łukowa. Zatem, dwa dzielone przez. Ile wynosi średnia z 2 i 4? Oczywiście 3. To średnia z 2 i 4. Może napiszę, żeby to było jasne. Ta liczba, ta liczba na dole, to jest 2 plus 4 dzielone przez 2. Stąd wzięła się ta trójka. Tak oblicza się średnią. No dobrze, więc mamy już zmianę proporcjonalną. Teraz trzeba ją pomnożyć przez 100. Przez 100, aby uzyskać procent. A jaka jest zmiana ceny? Przepraszam, procentowa zmiana ceny. Różnica cen wynosi minus 1, zatem minus 1, dzielone przez i znów, nie dzielimy minus 1 przez 9, tylko przez średnią z 8 i 9, a średnia z 8 i 9 to 8,5. I na koniec razy 100, aby otrzymać procent. Setki oczywiście się skracają, setki się skracają i otrzymujemy. Dzielenie przez ułamek to mnożenie przez jego odwrotność. Otrzymujemy 2 trzecie razy 8,5 przez minus 1, czyli razy minus 8,5. Wyciągam kalkulator i liczę. Najpierw mnożenie 2 razy minus 8,5 podzielić przez 3.

Jeśli chcecie, możecie sami się przekonać, że używając tego sposobu, biorąc średnią z wartości krańcowych, otrzymacie taką samą elastyczność popytu w obie strony, gdy zmienicie cenę z 9 na 8 i z 8 na 9. Gdybyście przyjęli jako podstawę 9, a potem 8, wyniki byłyby różne. To zatem elastyczność popytu nie tylko w punkcie A. To uśredniona elastyczność popytu dla tego fragmentu krzywej, który tu akurat jest prosty dla całego wycinka krzywej. Napiszmy to. Dla tego wycinka krzywej wartość bezwzględna elastyczności popytu wynosi 5,67. Przejdźmy do kolejnych dwóch wycinków. Pomyślmy, co będzie, jeśli przejdziemy od punktu C do D. Od C do D. Obliczmy elastyczność popytu. Od C do D znów mamy zmianę wielkości popytu o plus 2. A zmiana ceny znów wynosi minus 1. Zaraz zobaczymy, że mimo iż mamy taką samą zmianę wielkości i ceny, uzyskamy inną elastyczność popytu, bo inne są wartości skrajne. Obie ceny są niższe niż poprzednio, a obie wielkości popytu są wyższe, więc zmienią się procenty. Zobaczmy. Najpierw procentowa zmiana wielkości. Wielkość popytu zmienia się o 2, a ich średnia to 9 plus 11, czyli 20. Podzielić przez 2, czyli 10. 10 i to wszystko przez procentową zmianę ceny. A tu mamy minus 1, minus 1, przesunę kawałek, minus 1 dzielone przez minus 1 dzielone przez średnią cenę. Minus 1 to zmiana ceny, którą dzielimy przez średnią cenę. 4,5 dodać 5,5 ,5 równa się 10, podzielić przez 2 to 5. Zatem średnia cena wynosi 5. Powinniśmy pomnożyć licznik i mianownik przez 100, ale potem te setki i tak by się skróciły. To się równa 2 dziesiąte razy. I mnożymy przez odwrotność ułamka. Razy minus 5 pierwszych, czyli. 2 dziesiąte to 1 piąta, razy minus 5 pierwszych to się równa minus 1. Zatem tu elastyczność popytu wynosi minus 1, a wartość bezwzględna 1. Wartość bezwzględna elastyczności popytu dla tego fragmentu wynosi 1. Policzmy jeszcze ten fragment, żeby nabrać wprawy, a w następnym odcinku zastanowimy się, co nam to mówi. Najlepiej włączcie pauzę i zróbcie to sami. Zajmiemy się teraz tym fragmentem. Zmiana wielkości popytu znów wynosi plus 2, a zmiana ceny znów wynosi minus 1. Nasza elastyczność popytu, zmiana wielkości to 2 dzielone przez wielkość średnią, czyli 17, zaś zmiana ceny to minus 1 dzielone przez średnią cenę, czyli 1,5. 1,5 leży dokładnie w środku między 1 a 2, czyli przez 1,5. Nie trzeba mnożyć licznika i mianownika przez 100. Czyli mamy 2 17 razy minus... Niech będzie razy minus 1,5 przez 1. To się równa. Wyciągnę znów kalkulator. To się równa. Wpiszę od razu, bo to będzie minus 3 przez 17, prawda? 2 razy 1,5 równa się 3 i to przez 17, a więc minus 3 przez 17. 17. To się równa minus 0,1. Niech będzie 0,18. Zatem dla tego fragmentu mamy minus 0,18, a wartość bezwzględna to 0,18. Elastyczność popytu dla tego fragmentu wynosi 0,18. I na tym zakończę, a w następnym odcinku zastanowimy się nad tymi wynikami.